Cześć, witam, Rafał Malinowski. Paweł Garbus-Kołodziejczyk, Tymsewicz. Przez dwa dni chcieliśmy nagrać jakiś krótki film, oczywiście poświęcony przynętom Sewicz. Wczoraj i dzisiaj były na tapecie przynęty Foreplay, wszystkim Wam już znane, przynęty, od których tak naprawdę się zaczęło. Ja powiem króciutko o tych przynętach od strony technicznej, od strony kuchni. Przynęty w czterech wielkościach, 9,5 cm, 13, 19 oraz 25 największe. Wyposażone w trzy korpusy, które rewelacyjnie imitują w wodzie pracę ryby. Przynęty w trzech rodzajach, można powiedzieć dodatkowo. Swim and jerk, przynęta bez steru, która pracuje rewelacyjnie pod ostrą wody. Do metra nawet, bo jest lekko tonąca. Przynęty lip lure z mniejszym sterem. Przynęty, które wolno toną, pracują maksymalnie do 3 metrów głębokości. I lowrider, przynęty z największym sterem, które naprawdę schodzą fajnie, rewelacyjnie głęboko. Są subspendingami, czyli po prostu podczas pauzy zawieszają się na tym torze, w jakim prowadziliśmy tą przynętę pod wodą. Odnośnie wczorajszego dnia? Odnośnie wczorajszego dnia, no warunki pogodowe są makabryczne jak na miesiąc maj, bo wczoraj mieliśmy temperaturę około 12 stopni i usilne opady deszczu. Królowała jedna przynęta tak naprawdę. No przepraszam. Królowała 19 w kolorze lemon back lip lure, która dała nam wczoraj kilka ładnych rybek, może nie wielkościowo jakichś największych, natomiast pocieszające był fakt, że zmokliśmy obaj jak szczury, praktycznie przemokliśmy do suchej nitki, ale połowiliśmy. Dzisiaj natomiast jest sytuacja totalnie odwrotna. Mamy wsparcie oczywiście, mamy tak. Kolegę Szymona, który przyjechał również na rekonesans, również zwolennik przynęt Sewicza. Przeraził nas swoimi pudełkami, bo ma trochę tego, powiemy tak krótko, więcej od nas. Tak, dokładnie. Natomiast wracając do wczorajszego dnia, moim faworytem był Top Strong. To jest Smolt w nazwie oryginalnej firmy. Nie ukrywam, miałem bardzo dużo zepsutych brań, których nie zdążyłem dociąć, albo były niecelne te brania. Natomiast kilka holi się nam udało zgrać. Oczywiście nie ma tutaj profesjonalnej ekipy, która by mogła to wszystko ładnie poskładać. Będziemy się starać, żeby to jakoś fajnie wyglądało, żeby miało przede wszystkim przekaz, że nie chodzi tutaj nam o rekordy, nie chodzi nam o metrowe szczupaki. Nie jeździmy gdzieś za granicę, Szwecja, Skandynawia i tak dalej, po to, żeby kręcić filmy. Robimy to na polskich wodach, żeby Was przede wszystkim przekonać do tego, że jednak te przynęty nawet na naszych wodach zdają egzamin. I tak jak wspomniał Rafał, wczoraj po piątkowym rekonesansie moim rządziła 19. Nie wiadomo dlaczego od tych najmniejszych po te największe po prostu 19 królowała. Dziś, i to w jaskrawych kolorach, dziś natomiast sytuacja zmieniła się kompletnie, deszcz ustał, ale nadal jest zimno, wieje bardzo nieprzyjemny północny wiatr, ale dziś rządzą kolory brązowe, stonowane, woda jest lekko wyklarowana, przemieszana, więc być może to jest efektem. Udało się nam dzisiaj złapać kilka ładnych szczupaków, kilka mniejszych, jeden bardzo ładny. Mieliśmy kilka zepsutych brań również, bo te szczupaki nie są zbyt agresywne i nie atakują tych przynęt tak, jak powinno mieć to miejsce w miesiącu maju. Ale miejmy nadzieję, że sytuacja się poprawi, z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Jak było? Zobaczcie sami. Mamy kilka holi, serdecznie zapraszamy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy i do zobaczenia.
Pokaż go pięknie, tak. Trzynastka. Trzynastka w brązie tutaj. Uśmiech łowcy na twarzy, niewidoczny. Brąz kuruje. Kotwica najlepiej. No właśnie. No, taki już grubasek. Godniejszy filmu. Już taki grubasek. Teczka. Wracamy.